Jak ta śliwka się rwie z drzewa? Że trzeba ją naprawdę pociągnąć, żeby ona się oderwała. Także strzelają korzonki. Nawet to dokładnie słychać. Jak to się nazywa? No, tak zwana dupka, nie? Że widzisz. Zielona, tak jakby ona jeszcze po prostu wisiała. Trafi się gdzieś, ale widzisz, nawet nie. Ona przy zbiorze jest brązowa normalnie. Korzonek ci odchodzi, aby ją dotkniesz i ci spada. Tutaj widzisz, bierzesz korzonek. O, muszę szarpnąć. Jednak. Czy jedną, czy drugą. Także wiesz, z drzewa słychać nawet strzelanie, że ten korzonek ci spyknie. Nie jest tak, że łapię śliwkę, ona mi zostaje od razu w ręce bez niczego. To jest zadane bardzo proste pytanie. Powiedzmy, przy takiej sile roboczej, jaką masz w tym momencie, tylu ludzi, ile masz? Nie? Gdyby nie było robione, dobrze, ale gdyby nie było robione żadnego zabiegu XS-em, wyrobiłbyś się ze zbiorem całości? No, połowę bym wysypał chyba. Zgniłaby, nie, sorry, głowa. Tutaj jest... mi się wydaje, że i tak, aby zdążymy zabrać kontrolę, a później to już będę sobie spacerkiem to robił. Resztę. Ja spokojnie. Te dwie kombinacje. No pewnie. No słuchaj, jak ona ci będzie, wiesz, tydzień czasu dłużej wisiała, no to jest duża różnica. Gdy wiesz, tutaj nie trzeba będzie gonić, kurczę, wiesz, raz. Mhm. Tylko, że wiesz, ja później wchodzę w następną kontrolę, która była raz, jeden zabieg był zrobiony X-stresem, a później wchodzę w ostatnią. Czyli to, co ci powiedziałem na początku, że ja ją tam nazywam pierwszą, czyli te dwa zabiegi X-stresem. 10 dni tam do 11 przed zbiorem, 1,5 litra i 4 do 5 litrów na hektar. Wiesz, to tak jak mówię, to nie ma takiego, nie będzie takiego gonienia na pewno roboty. No a poza tym, jeżeli bym miał plantację w ogóle nieopryskaną, no to na pewno na trzynie byłby zastosowany X-stres, no to ja muszę szukać 2 do 3 razy tyle osób, co mam w tym momencie. Że ja musiałbym mieć około 16-18 osób, żeby to zabrać wszystko. A w tym momencie ja mogę przy 6 osobach sobie to rozciągnąć. Kontrolę zbieram na przykład, no ona może się wyrobią, można powiedzieć, że jeżeli wszystko ładnie, pięknie pójdzie, no to może jutro zostanie skończona, no a wtedy już na spokojnie wchodzę w resztę. Bez stresu. Ten środek powinien się nazywać no stress, jak dla sadownika. Nie, ale to jest prawda, widać gołym okiem i jak to się mówi organoleptycznie, jak sprawdzisz, to jest wszystko tak jak powinno być. Akurat jesteśmy w tym momencie na rzędzie kontrolnym, gdzie była tylko standardowa ochrona grzybobójcza, owadobójcza, bez X-stresa, czyli tutaj lecimy na surowo. Jest różnica, ta śliwka odchodzi całkiem inaczej, delikatnie. No i nawet od razu widać przy korzonku inną różnicę, jest ciemniejsza. Widzimy, że tu jest jednak brązowa, w tamtych kombinacjach było zielono, każda jedna. Każda jedna widzimy, że akurat jest rwana już. No, optymalny termin zbioru, można powiedzieć. Widać już. To tak jak mówię, tu masz twardą, tu masz ciapę, kontrola. Także mogę się założyć, że ta, która była dwa zabiegi, na której było zrobione dwa zabiegi, chłodnie wytrzyma sporo dłużej.